Witamy się, moi drodzy, ponownie na kanale Bergo. Tak jak zapowiadałam w poprzednich filmikach, wiosna zdecydowanie przyszła również do nas. I moi drodzy, dzisiaj, tak jak w poprzednim filmiku, do którego Was bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia, robiłam taki ogromny unboxing w sumie wszystkich nowości, zarówno z Horse, z Beavertigo, z Elta, również czapki z daszkiem Kentucky. Musicie koniecznie obejrzeć, bo ten filmik jest dosyć spory, a myślę, że ułatwi Wam decyzję, jeżeli zastanawiacie się, czy kupić te bryczesy, czy nową bluzkę, czy może kamizelkę. Także bardzo serdecznie zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego filmu. Natomiast dzisiaj na tapetę bierzemy również dwie nowości, jeżeli chodzi o Tatini. A są to nowości w postaci nowego kasku, który przepięknie mieni się tutaj, ponieważ jest wysadzany kryształkami, oraz oficerek, które są sznurowane od kostki aż do góry. Także nie przedłużam, bo najwięcej gadania będzie właśnie w całym unboxingu i w prezentacji tych produktów. No i moi drodzy, kto jeszcze nie subskrybuje kanału Bergo, zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku, kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco i żeby nie przegapić takich materiałów jak wielki unboxing nowych marek, jak był Kentucky, czy unboxing nowości. Nie przedłużam, słoneczko pięknie wyszło, także towarzyszy mi w nagrywkach. Lecimy! I zaczniemy od kasku jeździeckiego. Jest to model Crystal Storm, który oczywiście możecie kupić w sklepie Bergo. No i jak widzicie, tutaj przychodzi w kartonie oraz koniecznie takim worku zabezpieczającym, czyli worku jako pokrowiec. I powiedzmy sobie o kilku informacjach, może takich danych technicznych, o których pisze producent. Ten model akurat jest z szerokim daszkiem, co mi osobiście się bardzo podoba. I czy wy widzicie ten panel na środku z opalizującymi kryształkami, które absolutnie przepięknie mienią się w słońcu. Jest wykonany z materiału, który jest odporny na uszkodzenia i dodatkowo ma powłokę EPS o doskonałych właściwościach pochłaniania wstrząsów oraz posiada doskonałą cyrkulację powietrza, czyli po prostu wentylację naszego łba latem. Przeskakujemy do kolejnej nowości, czyli oficerek, włoskich oficerek marki Tatini, które są wykonane z najwyższej jakości miękkiej, ziarnistej skóry cielęcej. A dodatkowo właśnie materiały po wewnętrznej stronie buta, czyli ta, która przylega nam do siodła, są jeszcze bardziej wytrzymałe na wycieranie, a pozostają jednocześnie bardzo mięciutkie. Jak widzicie, są sznurowane od kostki aż do samej góry i naprawdę robi to dosyć wrażenie. One, wiecie, rzucają się tak w oczy, jak wejdziecie do sklepu i spojrzycie na półkę z oficerkami. Wewnątrz znajduje się wyprofilowana wkładka o właściwościach antybakteryjnych, którą oczywiście możecie też wyjąć, a gumowa podeszwa oficerek zaprojektowana została tak, aby amortyzować wstrząsy oraz oczywiście wentylować. Podsumowując dwie nowości Tatini, kask oraz oficerki z takim pięknym sznurowaniem, tak jak już milion razy już powtórzyłam to na filmie. Wydaje mi się, że w ogóle ten zestaw mega może do siebie pasować i jest to na pewno dla osób lubiących błysk. Niestety zaszło mi to słońce i nie możecie zobaczyć, jak pięknie one połyskują. Ale jak tylko te kryształki dostaną troszeczkę światła, czy słonecznego, czy też sztucznego, jak macie na hali, no to naprawdę efekt jest obłędny, rewelacyjny. I zobaczcie, że te kryształki, które są umieszczone na kasku, maczują również tutaj z ozdobnym paseczkiem z emblematem Tatini, logo, oraz tu kryształkami i tak jak pokazywałam, on jest tutaj odpinany, więc jeżeli chcecie zmienić sobie na jakiś inny, może na cały brokatowy, albo w ogóle bez kryształków, to również troszeczkę macie taką możliwość tutaj personalizacji takich oficerek Tatini. Też tak jak podkładałam Wam głos, tutaj ta skóra jest naprawdę taka delikatna, bardzo wysokiej jakości, czuć to nawet pod ręką, można tak powiedzieć, więc na pewno są to oficerki bardzo warte uwagi dla osób, które albo chcą zmienić, albo szukają swoich pierwszych nowych oficerek. No i kask sam sobie naprawdę też, ja akurat jeżdżę w dwóch modelach Tatini, Quantinium oraz Apoleus, ale naprawdę też rozważałabym również ten model. Ja bardzo lubię osobiście szeroki daszek, który tutaj występuje. Taki, można powiedzieć, taką satynę półmat. Nie lubię takich super błyszczących kasków, ale oczywiście jest to kwestia indywidualna tego, jakie kaski wolicie, lubicie, także to jest oczywiście od Was zależne.
I co też bardzo mi się podoba w tym kasku, oprócz tego, że jest oczywiście regulacja, więc nie musicie tych tutaj wkładek jakoś wymieniać, zmieniać, dokupywać, bo możecie sobie regulować na bieżąco, jak macie na przykład kitka albo związane włosy i potrzebujecie sobie pociaśnić czy zwężyć, od razu możecie to zrobić. No i też tutaj, może nie wiem, czy będzie to aż tak widoczne, ale ta gąbeczka jest też bardzo komfortowa, więc też jak nakładacie taki kask na głowę, to też czujecie, jakby to była taka poduszeczka. Widzę, że tutaj wentylacja jest też bardzo dobrze poprowadzona, ale jeżeli chodzi o wentylację, to najlepiej tak naprawdę sprawdzić taki kask w boju, czyli podczas upałów lata, które mam nadzieję, że niedługo już przyjdzie. Także moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o film pokazujący nowości, dwie tatini, kask oraz oficerki. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli Wam się podobał taki filmik z recenzją, z pokazaniem, z unboxingiem, to również dajcie łapeczkę w górę, a my widzimy się już po weekendzie majówkowym, no i życzę Wam wszystkiego najlepszego i odpoczynku na majówkę. Pa!